Cześć, witajcie serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii DIY, czyli jak zrobić biosferę leśną w takim właśnie słoiku. Zapraszam Was do oglądania. Co będziemy potrzebować? Na pewno taki duży słoik, 4-litrowy, szklany. Trzeba go dobrze umyć, jak kupimy, wyparzyć, dobrze po prostu umyć i wysuszyć. To jest też najważniejsze. Ziemia ogrodowa. Właśnie tutaj mam takie świeże z ogrodu, z działki leśnej porosty skalniaki. Mam też sukulenty. Sukulenty tak wyglądają właśnie. Kora. Kora też się przyda. Szklanki piasku jak najbardziej. Kamyki różne dekoracyjne. Drewienka. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Oczywiście łyżka i nożyczki też się bardzo przydadzą. W tej chwili na spodzie postaram się wsypać ziemię. Ziemię i do tego od razu szklankę piasku. Zrobimy takie różne przełamania, żeby była fajniejsza ta biosfera. Czyli tak po bokach, wiecie, tak z jednej strony, z drugiej strony. Teraz jeszcze szklanka piasku. Dobra, i teraz do środka tutaj zmienię łyżkę na mniejszą, bo jak jest łyżka duża, teraz postaram się jeszcze dodać troszeczkę mam z jednej strony. Słuchajcie, tutaj mam też kamyczki dekoracyjne, także tutaj ułożę z tej strony. Tak, żeby było troszeczkę inaczej. Kamyczki dekoracyjne. No i teraz tutaj postaram się wsadzić. Mam taką choinkę, ale może nie choinkę, bo choinka jest duża, więc tutaj jeszcze dodam troszeczkę takiej ściółki takiej trochę tutaj. Tutaj wsadzę tą paprotkę. Ok, paprotka jest posadzona, także ona sobie tutaj jest. Słuchajcie, mam takie fajne kawałki kory, także może zrobię trochę mniejsze z tej drugiej strony właśnie kawałki kory. Uwierzcie mi, że to bardzo fajnie wygląda. Dodamy teraz troszeczkę takich zielonych właśnie porostów z tej drugiej strony. Także takie porosty proponuję Wam namoczyć w wodzie, żeby one po prostu, żeby żyły. To jest ważne. Tutaj mam takiego sukulenta, którego też tutaj wkomponuję. Troszeczkę ziemi jeszcze. No i co do tego? Do tego może dodam jeszcze trochę takiego skalniaka fajnego zielonego. Tutaj troszeczkę taką mniejszą ilość. I jeszcze może uda mi się włożyć ten kawałek właśnie tutaj. On jest za duży. Trochę mniejszy może po prostu. Może taki jeszcze. Kora jest bardzo wskazana, ponieważ rośliny lubią oddychać. Tutaj mam taki właśnie
kamień ciekawy. Jeden taki, drugi taki. A jeszcze taki mniejszy, jasny. Z jednej strony i taki mały właśnie tutaj. Z drugiej strony i jeszcze może taki kolorowy. No dobra, słuchajcie. Tak wygląda gotowa i skończona biosfera. Tak się prezentuje. Tak wygląda gotowa, skończona biosfera z paprotką, z sukulentami, z piaskiem, z ziemią, z kamykami dekoracyjnymi. Także serdecznie zapraszam Was do wykonania właśnie takiej biosfery w szklanym naczyniu. Jest to bardzo fajny pomysł na prezent. No i jest to coś unikatowego. I teraz jeżeli chodzi jeszcze o podlanie wodą, także tu jest troszeczkę potrzebna, troszeczkę trzeba to podlać wodą po prostu, żeby rośliny dostały życia, sukulenty, paprotka, żeby ten las po prostu tutaj nam rosnął. I tak wygląda, słuchajcie, skończona biosfera. Pozdrawiam serdecznie, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa pa.